ta. Matko, to do. Dziś pokręcimy anamorfikiem. O, a co to takiego, ten anamorfik, proszę a ciebie? A to takie coś. Okay. Z Akademii Pana Kleksa. Pokażę. Takie, fajne. Idziemy. Witajcie w naszej bajce. Słońca gra na fujarce. Pinokio nam zaśpiewa. Biorę anamorfika chyba. Nie wiem, czy w tego wkręcać. Ja pierdolę, ja to jestem zdolny. No właśnie. Jak to jest, że niektórzy są na przykład mało pracowici, ale zdolni. Nic nie robią i mają talent. Bo na przykład, skąd bobry mają wiedzieć, jak zbudować żeremię? Czy ich uczą stare bobry, na przykład tych młodych, zabierają ich na przykład na bajoro i mówią: słuchaj młody, tu masz drewno, trzeba je ściąć i zbudować taki szałas, który tam widać. A młody patrzy: ty stary, chyba ciebie pogięło, taką wielką topolę, no nie? Taką, o, dużą? No tak, synek, zobacz, jak to się robi. Mamy ząbki i lecimy w temacie. Dobra. Panie Pawle, podobała się panu bobrowa siedziba? No, bardzo dobrze. Bardzo w porządku? Dobrze, że nasz operator ma szynę taką, no nie? Dlatego obraz jest równy i nie kołyszący się.